Coros Apex 2 to ten zegarek miałem okazję testować przez ostatni miesiąc i dzisiaj trochę Wam o nim poopowiadam. Siemacie się czołem, dawno nie było nic o elektronice, więc chyba pora w końcu to zmienić, dlatego dzisiaj Coros Apex 2, którego premiera miała miejsce, wydaje mi się, pod koniec stycznia 2023 roku, w sumie sam dokładnie nie pamiętam, ale to jest nieistotne. Zegarek otrzymałem do testów od firmy Coros, dostałem go tylko i wyłącznie na miesiąc, więc w momencie, kiedy Wy to oglądacie, no niestety już tego zegarka nie mam. Nie jest to też płatna recenzja i może lepiej, w sensie Coros mi za to nie zapłacił, ale muszę Was o tym poinformować, że to nie jest mój zegarek, w sensie, że ja go sobie nie kupiłem, tylko po prostu mi go przysłali, zapytali, czy chcę przetestować, więc stwierdziłem, dlaczego nie. Ale no, że mamy przepisy, jakie mamy, to muszę Was o tym poinformować, żebyście też byli tego świadomi. Co ważne, oczywiście Coros nie miał żadnego wpływu na to, co powiem w tym materiale. Nie widzieli też tego materiału, tak naprawdę prawdopodobnie oglądałem go teraz dopiero pierwszy raz razem z Wami, więc tutaj nikt nie ingerował w to, co mam do powiedzenia. A do powiedzenia mam, kurczę, w sumie no niewiele, bo wydaje mi się, że to, co zostało zaupgrade'owane, porównując z wersją poprzednią, to są fajne rzeczy, ale nie na tyle chyba, żeby mnie jakoś bardzo przekonały. Natomiast o ogólnej ocenie oczywiście powiem na końcu. Teraz przejdźmy sobie do moich wrażeń. Nie chcę się tutaj skupiać na żadnych cyferkach ani informacjach technicznych. Ja się skupię raczej tutaj, jak zawsze zresztą, na tym, co mi się w tym zegarku podobało, co mi się nie podobało. Z takich najważniejszych update'ów, jakie wprowadzono, to po pierwsze poprawiono trochę wydajność GPS-u, poprawiono pomiar tętna z nadgarstka, poprawiono pracę baterii w tym zegarku i oczywiście dołożono parę tam innych rzeczy, ale o tym też będę pewnie wspominał w trakcie materiału. Tyle tytułem wstępu, bo oczywiście znów jest za długi. Zacznę od wyglądu, bo jak zegarek wygląda, każdy widzi. Co jest największą zaletą Apexa 2, jeżeli chodzi o ten ogół, to na pewno waga, bo zegarek jest dosyć lekki, waży w granicach 50 gramów razem z paskiem, więc to nie jest, powiedzmy, jakaś wygórowana waga. Też jest niewielkich rozmiarów, co może ucieszyć panów, może niekoniecznie. Dla mnie troszkę się wydaje za mały, chociaż on wielkościowo przypomina trochę Suunto 9 Pix, z którego korzystam na co dzień. Mimo to, tak, wydaje mi się, że jest taki trochę zabawkowy, jeżeli chodzi o wygląd. On do mnie przyjechał z paskiem materiałowym, którego ja osobiście nie polecam, wolę jednak te silikonowe z jednej prostej przyczyny: jak się spocicie, to nasiąknie i trzeba czekać, aż wyschnie, więc dla mnie to jest trochę irytujące i taka trochę pierdoła, ale jednak niektórzy mogą zwracać na to uwagę, zwłaszcza na przykład osoby pływające, które mogą go wykorzystywać gdzieś na treningu na basenie. Co ważne, bo o tym nie wspomniałem na początku, ja go głównie wykorzystywałem do biegania, trochę na skiturach, trochę na zjazdówkach, jakiś rower taki wewnętrzny w domu, stacjonarny. Nic wielkiego, nic jakiegoś tam bardzo rozbudowanego, dlatego o tym też warto wspomnieć, bo może będziecie mieli jakieś takie bardzo szczegółowe pytanie, na które ja pewnie nie będę znał odpowiedzi. A wracając do wyglądu, pasek oczywiście wymienny, więc tutaj nie ma żadnego problemu z wymianą na silikonowy. Fajną rzeczą jest to, że nie można go wypiąć całego, to znaczy jak go chcemy przełożyć przez nadgarstek, no to na końcu mamy trochę grubszy materiał taki plastikowy z tworzywa sztucznego, dzięki czemu pasek nam się nie wysuwa, łatwiej jest po prostu zapiąć sam zegarek na rękę. Aczkolwiek nie jest to jakaś super duża dziura, bo jak widzicie, to jest tyle. No, mój nadgarstek się mieści, to jest w wersji takiej stykowej. Większe dłonie mogą mieć problem trochę z przesunięciem tego, więc to na to też warto zwrócić uwagę i zastanowić się właśnie nad samym paskiem silikonowym. Mamy tutaj szkło szafirowe, więc raczej na uszkodzenia powinien być w miarę odporny. Do nawigacji po zegarku używamy trzech przycisków. Górny to jest podświetlenie, środkowy to pokrętło, które służy po prostu do poruszania się po menu tego zegarka, a dolny przycisk to przycisk cofania, ale też daje możliwość włączenia takiego pobocznego menu. Mamy też tutaj stop tytanu, ale nie chyba na całej tarczy, tylko tutaj na tej głównej części i spod spodu, bo reszta to wygląda jak taki generalnie plastik, ale nie zauważyłem jakichś problemów, jeżeli chodzi o użytkowanie, w sensie, żeby coś tam się niszczyło. No, z tyłu pomiar tętna z nadgarstka i miejsce do wpinania kabla do ładowania. Tutaj uwaga, bo to jest duży bezsens, którego ja nie mogę do końca zrozumieć, bo kabel oczywiście wpinamy, jak we wszystkich Corosach, jak widzicie, w pionie, więc jak ktoś by chciał robić coś z tym zegarkiem w trakcie aktywności, to za bardzo sobie to nie zadziała, nie?
Także, o, i w ogóle ciężko się go wpina i wypina, ale to może przez to, że ja dostałem całkiem nowy egzemplarz. Okej, tyle z takich pierdół, brzydko mówiąc, wyglądowych, to jest myślę najmniej istotne. To, co pewnie Was najbardziej interesuje, to jak trzyma bateria. No i bateria trzyma jak to w Korosie, czyli całkiem spoko, choć oczywiście nie jest to taki najwyższy poziom, który na przykład daje nam Vertix. Ja dostałem, tak jak mówiłem, zegarek na miesiąc, miałem go w lutym przez całe 28 dni, trenowałem trochę mniej, ładowałem zegarek w tym czasie dwukrotnie. On tak wytrzymuje średnio około 8 do 10 dni. Można nawet, wydaje mi się, wyciągnąć do 11, jak ktoś tam się bardzo postara. Ja go miałem ustawiony oczywiście na maksa, czyli jeżeli chodzi o GPS-a, to ta full opcja, ale o tym będę też mówił za chwilę. Też podświetlenie miałem dosyć często włączane, oczywiście ruch zegarka z podświetleniem, więc tak, no generalnie wszystko starałem się ustawić w miarę maksymalnie, żeby wykorzystać cały, powiedzmy, potencjał tej baterii. No i te 8-10 dni tak on wytrzymywał. 8 dni to było w momencie, kiedy na przykład działałem trochę więcej na skiturach, więc jakby ta aktywność nam się wydłużała, trwała nie godzinę, a tam powiedzmy 4-5, więc przez to też ta bateria szybciej się ukończyła. Ale tak poza tym przy treningu, powiedzmy tam 4-5 razy w tygodniu, takim ogólno rozwojem jakichś trochę ćwiczeń, tam wiecie, bieganie, rower, tak jak mówiłem, stacjonarny, no to te 10 dni zegarek mi spokojnie wytrzymał i wydaje mi się, że to jest taki optymalny wynik. Nie jest to oczywiście to, co oferują najwyższe modele zegarków, czy to Korosa, czy po prostu te, które są na rynku, ale nie jest to też na tyle mało, żebyśmy musieli narzekać. Wydaje mi się, że ten poziom jest taki dosyć uśredniony i wypada całkiem dobrze. GPS działa poprawnie, choć oczywiście ma swoje mankamenty. Pierwsza sprawa, która jest na plus, to szybkość łączenia się z satelitami. Ja miałem tutaj uruchomioną opcję łączenia się właśnie ze wszystkimi dostępnymi satelitami, czyli GPS, Beidou, GLONASS, Galileo i QZSS, bo zegarek też daje tutaj możliwość ustawienia tylko GPS-u plus, teraz zabijcie mnie, bo nie pamiętam, chyba QZSS, przez co wydłuża nam się też czas pracy na baterii. Producent podaje około 45 godzin. W tym trybie, którego ja używałem, czyli tych wszystkich satelit, jest około 30 godzin. Nie wiem, nie sprawdzałem tego w ciągu jej aktywności, ale tak jak mówiłem, przy baterii no, wydaje się, że w miarę to trzyma. Wracając do GPS-u, nie jest to jakoś super dokładny ślad. Jak się przyjrzymy temu w aplikacji, to widać, że nie do końca mi tam prowadził po ścieżkach, po których biegałem. Są pewne odchyły, ale dla mnie osobiście to są odchyły, powiedzmy, tam w granicach takiego błędu, tak? Sun to też nie jest super dokładnym zegarkiem i też mu się zdarza gdzieś odskoczyć. Co ważne, nie gubił mi zasięgu, co się zdarzało w starych Korosach, w Vertixie pamiętam, że bardzo, znaczy może nie często, ale były takie sytuacje, że gdzieś na przykład tracił sygnał tego GPS-u i on był dużo słabszy, przez to mniej dokładny. Tutaj nieważne, czy biegałem po lesie, czy biegałem w mieście, czy biegałem gdzieś w górach, no nie, dobra, nie biegałem teraz w górach, jeździłem na nartach, w górach, na skiturach, no ale generalnie chodzi o to, że ten sygnał się nie tracił. To jest oczywiście zasługa tego, że łączymy się z tą większą ilość satelit, więc no dużo trudniej o takie stracenie takiego sygnału. Co istotne i to, co zauważyłem, miał czasami problemy z wybijaniem odległości względem tego, na jakim dystansie się aktualnie znajduje. Raz czy dwa razy zdarzyła się taka sytuacja, że pokazywał co innego, jakby inny dystans końcowy niż zegarek, który miał na ręce i niż jakby trasa, po której wiem, którą znam, o której biegam i wiem, w którym momencie powinny te kilometry wypadać, no bo też większość zegarków na niej testuje. I tu się zdarzało, że lubił wybijać później niż Suunto 9 Peak, z którym biegałem jakby równolegle. Wydaje mi się, że to mogło być spowodowane tym, że nie robiłem zbyt często aktualizacji satelit, co jest dosyć istotne, żeby jednak je na bieżąco szczytywać. Tutaj się to nie robi z automatu, trzeba to po prostu w aplikacji sobie odpalić przy sparowaniu zegarku z telefonem i wtedy te satelity są szczytywane. On tam wyrzuca po prostu komunikat, żeby to co kilka dni robić, od czasu do czasu, żeby jednak to wszystko było na bieżąco. Ale tak jak mówię, to były chyba takie dwa przypadki, gdzie ten GPS trochę tak jakby mi zgubiał. Generalnie jest spoko, szybko się łączy i tyle to, co mam do powiedzenia na temat GPS-u. Następna nowość to poprawiony czujnik tętna. Nie wiem, czy poprawiony, bo tak jak mówiłem, nie miałem poprzedniej wersji. Tu osobiście uważam, że nie działa to jakoś super ekstra. Na spokojnych wybieganiach pokazuje w miarę
Dokładnie, choć nie jest tak dokładny oczywiście jak pasek. Zresztą no ja też zawsze powtarzam, że jednak pasek z klatki piersiowej będzie dużo bardziej dokładny niż pomiar stętna z nadgarstka. Ale też nie wpadałbym w skrajność, te różnice nie są jakieś bardzo duże. W końcowym rozrachunku okazało się, że to są różnice rzędu powiedzmy 5-6 uderzeń na minutę, jeżeli chodzi o wolne wybieganie. No przy szybszych treningach to jest niestety trochę więcej, ale dochodzi to mniej więcej tak do około 10 uderzeń na minutę, więc faktycznie można uznać, że coś tutaj poprawili. Oczywiście zegarek można sparować z pasem na klatkę piersiową, generalnie można się połączyć z takimi akcesoriami i innymi, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Ostatnim takim największym elementem, na który ja najbardziej zwróciłem uwagę, to jest ekran tego zegarka, bo mamy tutaj ekran dotykowy, który działa tak sobie. W sensie nie jest to jakaś super szybkość tego ekranu przy przewijaniu, natomiast to, co jest dla mnie największym mankamentem i nie wiem, czy to jest tak faktycznie w tym zegarku, czy ja znowu zrobiłem jakiś błąd i czegoś nie włączyłem, ale wydaje mi się, że miałem tak, jak to powinno działać, włączone opcje, bo ekran dotykowy jest, on działa i po menu, jakbyście się chcieli nawigować, i w trakcie aktywności też. Można to oczywiście w ustawieniach sobie samemu ustawić, kiedy ten ekran dotykowy ma być, ale największy mankament to jest właśnie nawigowanie i akceptowanie poprzez ten ekran. Już mówię, o co chodzi. Jak sobie przesuwacie palcem po menu i chcecie sobie coś włączyć, to nie da się zrobić tego z poziomu ekranu dotykowego. W sensie można cofnąć do poprzedniego menu, ale nie można przejść dalej, na przykład głębiej w opcje danej aktywności czy jakieś ustawienia. Nie mam bladego pojęcia, czemu jest to tak rozwiązane. Trzeba to zrobić przy pomocy środkowego przycisku, czyli po prostu go wcisnąć i zaakceptować, natomiast nie ma możliwości zrobienia tego przy pomocy palca. Jest to opcja dziwna, do dupy, bo skoro można cofać, to dlaczego nie można przejść dalej? Nie wiem, o co chodzi, ale to jest uciążliwe. Ja się parę razy na tym złapałem i irytowało mnie to bardzo. Tak czy siak, dotyk jest taki sobie, no ale jest. Dołożyli, jak ktoś potrzebuje, no to spoko. Natomiast ja zawsze narzekałem na te pokrętła, że one mnie bardzo irytują, bo też nie działają jakoś super szybko w Apexie dwójce, ale w końcu dołożyli ten dotyk w tych tańszych wersjach i powiem szczerze, że też nie jestem zadowolony z tego, nie? Więc jakbym miał patrzeć pod kątem dotyku, to bym raczej nie wybierał tego modelu. Druga rzecz dotycząca ekranu to jego jasność. To jest w ogóle największy dramat w tym zegarku, bo jasność zegarka jest na poziomie nikłym. W sensie niby w ciemnościach widać, ale jest no słabo to widać. Kontrast i jakby samo podświetlenie jest bardzo niskie i w takich bardzo ciemnych miejscach widać, że jest po prostu na samym ekranie ciemno. Da się szczytać te dane, to nie jest tak, że nic się nie da z tym zrobić, ale słabo. Gdzieś mi ktoś w komentarzach pisał przy pierwszych wrażeniach, że podobno ma być jakaś aktualizacja, która niby ma to poprawić i ten poziom jasności ma być lepszy, bo też tu nie ma opcji ustawienia w ogóle tego poziomu jasności. Możemy tylko sprawdzić sobie, kiedy to podświetlenie ma się uruchamiać. I tyle. W sensie może być albo ciągłe, albo tam w danych godzinach od wschodu do zachodu słońca. I ewentualnie możemy użyć tego przycisku na samej górze, który jest do podświetlania i to jest generalnie wszystko, nie? Więc jak na zegarek, który jest multisportowy i powiedzmy taki już trochę przeznaczony dla teoretycznie średnio zaawansowanych biegaczy, no brak takiej opcji to jest minus. I to były takie główne elementy, na które zwracałem mocną uwagę przy swoich treningach i użytkowaniu tego. Oczywiście zegarek jest trochę bardziej rozbudowany. Tak jak wspominałem, to jest multisportowy zegarek, więc w menu mamy tam około chyba 20 sportów. Nie jest tak rozbudowany jak Suunto czy Garmin, jeżeli chodzi o te sporty, no ale te najważniejsze są i też mi się wydaje, że więcej chyba nie ma co wrzucać. Sporty wybieramy z tego menu głównego, a przy menu pobocznym, jak sobie wejdziemy w nie, no to mamy tam więcej takich dodatków, o których raczej nie będę wspominał, bo też się tam nad nimi za bardzo nie spuszczałem. Mamy możliwość odtwarzania muzyki. Co ważne, nie jest to streamingowo, więc możemy tylko wgrać MP3 do zegarka, który ma notabene 8 giga pamięci. Jest, o widzicie, nie wspominałem o mapach, bo mapy też są w tym zegarku, ale to są generalnie bardzo podobne mapy jak we wszystkich zegarkach Corosa, które oferują usługę map w swoich modelach, bo ściągamy je dokładnie tak samo jak w przypadku innych zegarków, czyli ze strony Corosa interesujący nas obszar. No ale jak się tam bawiłem chwilę z samymi mapami, których nie było, chyba topograficzne mi się udało wgrać, no to
wolno to działa. Jest dotyk, który jest, można palcem przesuwać po tych mapach, ale generalnie to jest takie, ja nie używałem. To jest też dla mnie trochę za mały ekran, żeby bawić się mapami, więc tutaj raczej bym się nad tym nie spuszczał. I powiem szczerze, akurat wydaje mi się, w tym modelu te mapy są zbędne. A, jest opcja synchronizacji przez Wi-Fi, połączenia się po prostu z waszą siecią Wi-Fi. Dzięki temu zegarek sobie sam z automatu może zaktualizować oprogramowanie. To jest spoko, ja akurat miałem podłączone i to wydaje mi się jest fajna opcja właśnie, bo nie trzeba się zastanawiać i myśleć o łączeniu z aplikacją i tak dalej. A tak sobie zegarek sam to wszystko robi w tle i no i tyle, nie? Jest też opcja znaleźć mój telefon i sprawdziłem, działa. Minus jest taki, że jak mamy go, musimy go oczywiście mieć sparowanego z tym telefonem, w sensie zegarek, inaczej się nie da, ale jak odpalamy sobie tą opcję, to ona się drze tylko raz, w sensie jest jeden sygnał na telefonie i to wszystko. Dobra, bo już nie chcę się rozgadywać na temat tego zegarka, bo za bardzo nie ma już co więcej powiedzieć. Ogólna ocena, uważam, że to jest niezły zegarek, nie jest to na pewno zegarek dla mnie, czyli dla osoby, która stara się trochę więcej podziałać w górach i jest taka, powiedzmy, trochę bardziej multisportowa, chociaż akurat w lutym może nie za bardzo mi się chciało i tą multisportowość u siebie pokazywałem, ale myślę, że to jest raczej zegarek przeznaczony dla osób, które szukają czegoś na początek, nie potrzebują mieć super ekstra bajerów, zależy im po prostu na dobrej baterii, w miarę dokładnym GPS-ie i które generalnie szukają zegarka takiego niezbyt drogiego. Ja nie pamiętam, ile on cenowo wychodzi, tam chyba ponad 2 koła w tej chwili, jeżeli chodzi o polski rynek, więc nie jest to mało, ale też porównując z innymi modelami Garmina czy Suunto, no to co daje ten zegarek, to wydaje mi się, że jest dobry stosunek jakości do ceny, jak przy większości zegarków Korosa. Ja osobiście bym raczej się na niego nie zdecydował. Chyba wolałbym dopłacić kilka stówek i kupić wersję Pro, która ma jednak mocniejszą baterię, trochę większy wyświetlacz, co dla mnie jest jednak lepsze, ja wolę, kiedy te zegarki są po prostu trochę bardziej masywne, czytelniejsze, też to, na to często narzekam przy swoim Suunto 9 Peak, że jest po prostu dla mnie za mały, ale na przykład to jest spoko opcja dla pań. Wydaje mi się, że panie, które mają drobne dłonie i szukają czegoś niewielkiego, to Koros Apex 2 może być fajną alternatywą. No reasumując, fajna opcja. Ja jestem tak średnio zadowolony z tych testów, niczym mnie ten zegarek za bardzo nie zaskoczył, więc jak ktoś chce, to kupi. Ja jakby nie namawiam, ale też nie zniechęcam. Nie mówię, że to jest słaby zegarek, bo takim nie jest. To jest taki średni poziom zaawansowania i no i tyle, nie? Ja zawsze powtarzam, że jeżeli ktoś chce kupić zegarek sportowy, to w pierwszej kolejności powinien odpowiedzieć sobie na pytania, czego od tego zegarka będzie oczekiwał i dopiero na tej podstawie wybierać poszczególne modele. I to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ten chaotyczny materiał komukolwiek się przyda do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, a jeżeli po prostu obejrzeliście go z ciekawości, to też wam oczywiście dziękuję. I dziękuję wszystkim tym, którzy wytrwali tu do końca. Ja już nie przyciągam. Tyle ode mnie na dziś i widzimy się w kolejnych materiałach.